Dzień dobry, 17 czerwca, piątek, godzina około 15.10. Dzisiaj jestem jakiś taki trochę zmęczony, więc zamiast zmurzać się nad jakimś konkretnym tematem, głębokimi przemyśleniami, postanowiłem, że przejdę się na dworzec PKP. Szczególnie, że na jutro i na pojutrze zapowiada nas fala upałów, więc może to być ostatnia szansa na jakiś sensowny spacer w ciągu najbliższych 3 dni. Więc korzystam. Także zapraszam na dzisiejszy spacer. Znów dotarliśmy do legendarnego skrzyżowania z kapliczką. Przyszedłem stamtąd. A droga na PKP, która nas interesuje, jest tam. A na jezioro w lewą stronę całkiem. Dojdziemy na PKP. Po prawej zespół szkół w Odmowie. Liceum ogólnokształcące, technikum informatyczne, szkoła branżowa pierwszego stopnia. W sumie fajne liceum. Chodziłem do niego. Dobrze wspominam tamte czasy, więc jakby ktoś tutaj osiadł w Odmowie bądź okolicach, to i jeszcze miał dzieci w wieku licealnym, to polecam to liceum. Tuż obok liceum szkoła podstawowa numer 1. I do tej szkoły też chodziłem. Tutaj trochę lepiej widać tę szkołę podstawową od frontu, to jest główne wejście. Ta szkoła podstawowa należała do tej kategorii szkół, nie wiem, one były chyba nazywane stulatkami, ale chodzi ogólnie o to, że były po prostu budowane tak, żeby w razie czego można było je przerobić na szpitale polowe. No bo jak Polska była w Układzie Warszawskim, w zasadzie szykowaliśmy się do konfrontacji, no w sumie i nuklearnej w tym momencie, zimna wojna, te sprawy. No i ideą tej szkoły było to, żeby jak zacznie się robić gorąco, żeby wynieść z niej wszystkie ławki i żeby był szpital polowy. Faktycznie tak to trochę wyglądało, bo tam były bodajże 2 piętra w głównym skrzydle i parter. Każdy z nich był symetryczny, czyli długi korytarz, czyli po prawej stronie nie były co prawda aż tak duże, żeby tam się mieściły całe łóżka szpitalne. Tam spodziewałem, że jakby chcieli, to by je zrobili raz, dwa takie duże. No więc trochę to było ponure. Nie była to bardzo ładna szkoła wewnątrz. Była raczej dość ponura. Natomiast faktycznie, jak tak sobie myślę, jakby ją przerobić na szpital polowy, to pewnie łatwo byłoby tam dostarczać rannych. Pewnie łatwo byłoby lekarzom robić obchody. Także w sumie jakiś sens to ma. Trzeci punkt charakterystyczny na naszej ścieżce to dawna gazownia. Kiedyś był tutaj taki wielki zbiornik na gaz, jakiś taki, nie wiem, magazyn przepompowni, coś takiego. Generalnie tutaj dużo robiono rzeczy z gazem. Byłoby jakiś budynek administracyjny, coś takiego. A teraz w zasadzie został tylko teren wygrodzony. Jakieś wystające zawory, jakaś jedna grubsza rura, jedna cieńsza rura, jakaś wódka. No, w zasadzie czysty minimalizm pozostał po tej gazowni. Tutaj nawet pracowało kiedyś trochę osób, między innymi mój dziadek. A teraz, jak widać, nie ma nawet za bardzo czego pilnować. Nie żeby to było coś złego, że nie ma czego pilnować, bo jeżeli technologia pozwala, no to jednak powinniśmy korzystać z tych udogodnień, czyli zredukować poczynną maszynerię do absolutnego minimum, po to właśnie, żeby trochę, no wiadomo, przede wszystkim przyoszczędzić. Ale też jest to bezpieczniejsze rozwiązanie. Także, no minimalizm, minimalizm. Wiele osób traci pracę. No ale taki jest duch czasu, nie? Więc jak czujesz, że grozi ci automatyzacja i zastąpienie twojej pracy, ciebie w twojej pracy przez robota, no to zdecydowanie to jest czerwona flaga, że powinien zacząć myśleć o przebranżowieniu się. Przed nami ostatnia prosta. No i ta renowacja jest fajna, bo powstał nowy szeroki chodnik, ścieżka rowerowo-piesza na nim, nowa fajna asfaltowa dróżka, sprawa trochę ściśnięta, więc jednokierunkowa, ale no umówmy się, że jak ktoś podjeżdża na dworzec PKP i musi wrócić drugą stroną, to nie nadłoży więcej nawet niż pewnie 600 metrów tej drogi,
więc też to chyba jest akceptowalna opcja. No ale wiadomo, jeździ się bardziej komfortowo. Jakbym się miał uczyć jeździć na rolkach, to pewnie jeździłbym tutaj. Bo z daleka widać samochody, które się zbliżają, więc można się spokojnie zatrzymać i przeczekać samochód. Asfalcik nowy, niewyśmigany. W sumie nawet chodnik by się nadawał do jeżdżenia na rolkach, podejrzewam. Więc ta inwestycja mi się podoba. Szkoda tylko, że nie ma odpowiedniej ilości pociągów, które mogłyby skorzystać z tej infrastruktury. No ale to już pewnie temat na inny materiał. Pozostałość dawnej wagi towarowej, miejsca, gdzie kiedyś sprzedawano węgiel. Taki placyk. Kiedyś, jak jeszcze więcej jeździłem pociągami, to zawsze mnie ten widok tutaj wzruszał w pewien sposób, jak wracałem do Otmuchowa. No, wysiadam z pociągu, daruję trochę na piechotę i tutaj się wyłania taki właśnie widok. Zamek, kościół ten duży, obok kościół malutki, kawałek gór widać. No, zawsze mnie to tutaj pocieszało, ten widok, jak tu wracałem do Otmuchowa pociągiem. Jest i budynek dworca PKP w Otmuchowie. Tabliczki z rozkładem po tej stronie peronu nie zaznam, mimo iż jest 6 tabliczek z czymkolwiek innym niż rozkład, więc idę przejściem podziemnym na peron następny i tam chyba już jest jakiś rozkład. Nie najgorzej, ale też nie najlepiej. Dobra, wychodzimy na peron numer 2. Nie wiem, czy będzie to widać, ale tam chyba idzie lis po torach. Pewnie nie widać. Tak wygląda budynek dworca od strony torowej. Kiedyś dało się przejść nawet przez ten budynek. Teraz wszystko jest zakratowane. Dało się nawet kupić bilet, ale to pamiętam, że ostatni raz chyba jak kupowałem bilet, to były to jeszcze bilety kartonikowe, takie z dziurką w środku. Czyli to musiałoby być gdzieś na przełomie lat 80. i 90. Później już nie pamiętam, żeby dało się przejść przez ten dworzec ani kupić jakiś bilet. Więc teraz po prostu trzeba ten dworzec obejść, przejść tym przejściem podziemnym na właściwy peron, no i kupić bilet u konduktora w pociągu. Najbliższy odjazd o 17.30. W sumie nie wiem, czy w weekendy jeździ. Trasa do Krakowa, ale to 1,5 godziny czekania, więc nie dzisiaj. W sumie to byłoby na tyle z tego dworca, bo jest peron przy głównym budynku, peron dodatkowy i kilka torów towarowych, na których teraz stoją jakieś wagony. Po lewej stronie pewnie węglowe, po prawej jakieś cysterny. Tak ogólnie to kończą mi się tematy już, pomysły na tematy kolejnych daily vlogów. Także jeżeli masz, drogi oglądaczu, droga oglądaczko, jakiś pomysł, o czym mógłbym opowiedzieć albo co pokazać, to zachęcam do wyrażenia swoich pomysłów w komentarzach. Ja ogólnie jestem programistą, zajmuję się uczeniem maszynowym, czasami gram w jakieś gry i mieszkam w Odmowie, także to jest zakres tematów, które mogę na poczekaniu ogarnąć. A coś innego pewnie też da się jakoś ogarnąć. Także dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia w następnym. Hej!